Witajcie, kochani. Witajcie w nowym magicznym roku 2024, który to niesie w sobie ogromne potencjały zmieniającej się matrycy rzeczywistości wokół nas. Robię to nagranie, bo na przełomie starego i nowego roku dzieją się ogromne przesunięcia w energii i chciałabym się z Wami podzielić tym, co przychodzi z wyższego wymiaru światła, w którym jako piękne istoty oddane jednej miłości wspólnie projektujemy przyszłość na naszej pięknej ziemi, jako nowej ziemi opartej na wyższych częstotliwościach. Więc trochę podzielę się z Wami tym, co przed nami. Tak więc obecny rok to będzie rok ogromnej ekspansji zmian, które będą silniejsze niż te, które jako zmiany poznaliśmy do tej pory. Zmian, które będą eskalować dwa różne rodzaje energetycznych matryc, jako stara i nowa. Matryc, które coraz bardziej nie będą do siebie pasować. Stara matryca, niskowibrująca, będzie coraz bardziej eskalować, obnażając strukturę egotyczną w nas ludziach. To, co było głęboko ukryte, wyparte, na zewnątrz udawane, niezauważane, co było nabyte w różnych wcieleniach jako cechy oderwane od wibracji miłości. To spowoduje coraz mniej komfortowe życie z pozycji starej, egotycznej tożsamości, która bardzo nam zawadzała i czyniła życie nieszczęśliwym. Możemy być świadkiem różnych dziwnych zachowań w ludziach, gdyż wchodzimy w coraz wyższe, intensywne częstotliwości, które wyprowadzają nas z niskiej egzystencji, poczucia małości, niedoskonałości. Zmiany te będą przymuszać nas do przechodzenia w nowe, nieznane przestrzenie w naszej świadomości i ogromnych potencjałów, które będą otwierać jako to nowe, o którym ciągle piszę w postach na swoim blogu. Kochani, jesteśmy tymi, na których czekaliśmy, jako naradzający się nowi my. Wysłaliśmy siebie z wyższych wymiarów do tej gęstości rzeczywistości, ponieważ patrząc z wyższego wymiaru, w jego szerszym zakresie, chcieliśmy przygody tworzenia, a do tego potrzebowaliśmy wibracyjnego bufetu, który dawała nam w swym poświęceniu Matka Ziemia. Chcieliśmy zanurzyć się w ogromnej różnorodności życia na niej. Wiedzieliśmy, że będąc świadkiem kontrastu różnych rzeczy, jak zachowań ludzi i sytuacji, zainspirujemy się do tworzenia poprzez skupienie i dostrojenie do miłości. Wiedzieliśmy, że przywołując miłość z subtelnego wymiaru do tej rzeczywistości, będziemy częścią ciągłego tworzenia nowej, ekscytującej rzeczywistości utkanej już tylko na miłości. I byliśmy bardzo chętni do tej zabawy. I oto jesteśmy. Dlatego też, kochani, wykonujemy ogromny proces przejścia na planie fizycznym tej planety. Jeden to w matrycy doświadczeń jako kolektyw ludzkości, a drugi to proces przechodzenia mutacji ciała, od ciała opartego na węglu do wielowymiarowego ciała opartego na świetle. Więc obecny rok i każdy następny to coraz większa ekspansja naszej świadomości i jej wielowymiarowości. Coraz intensywniej rozwijać się będą energie wolności i prawdy i w nich prawa człowieka. Prawdziwa kaskada wysokich częstotliwości, które będą mocno wpływać na wszystkie dziedziny życia. Bo za tym będzie szła świadomość, że wszystko z nas, a nie ze świata pochodzi, co spowoduje zaprzestanie obwiniania innych i walki. Rozwijająca się wysoka świadomość spowoduje rozpoznawanie własnej energii, co z kolei spowoduje większą samoświadomą kontrolę nad własnym życiem, nad własną energią, zamiast czuć się jak dotychczas kontrolowanym przez innych, przez zewnętrzny system. To
to czas wielkich odkryć naukowych. Odkryć, do których wibracyjnie zaczniemy dorastać i przez to coraz więcej wyższej wiedzy otrzymywać. Będziemy otrzymywać wiedzę, jak tworzymy indywidualną rzeczywistość. Będzie rozwój technologii, która będzie służyć człowiekowi o wyższej świadomości. Świadomości, która wie, że jest większa od technologii, z której korzysta, którą się jedynie poznawczo bawi, by tworzyć. Inkarnujące się kolejne dusze, czy też obecne jako młodzi ludzie oraz dojrzali ludzie, którzy wypracowali sobie wysoką wibrację poprzez swoje doświadczenie w poddawaniu się bezwarunkowej miłości Boga, będą odkrywać wiele talentów, będą mieć nowe zrozumienie świata, będą odkrywać wiedzę, jak ulepszać świat, ulepszać życie, bo będą honorować życie, a nie system. Będą poza lękiem, będą emitować czyste światło. Ludzie będą się gromadzić wokół nich w różnych społecznościach. Będą chcieli być wokół wysokich energii. Matryca ludzkości jako społeczeństwa na planie fizycznym będą zmieniać się. Władza będzie przesuwać się na społeczeństwo. Obfitość przesunie się z nielicznych do wszystkich. Będzie postępować decentralizacja, bo będziemy oddolnie dzielić się umiejętnościami i zasobami. Nasze zasoby będą się stawać naszą wewnętrzną walutą, którą będziemy tworzyć jako nową. Zamiast żyć, jak dotychczas, w ciężkich energiach tworzących podziały, będziemy dbać o swoją społeczność, o swoje rodziny. Nie będziemy chcieli być terytorialni, bo będziemy umieć dbać i rozwijać własne, wystarczające nam zasoby. Nasza indywidualna moc będzie wzrastać i będzie przejawiać się w kolektywie, w naszych pięknych relacjach. Relacjach opartych na wysokich, świetlistych wibracjach, które będą w nas pobudzać szlachetne cechy jak poczucie własnej wartości, szczerość, czułość, tolerancyjność, odwaga, działanie, spokój, empatyczność i wiele innych pięknych energii w naszych otwierających się na miłość sercach, o których już też wspominałam w poprzednich nagraniach, o budzącej się duchowej matrycy ludzkości. Ale wspomnę też jeszcze o starej energii, ponieważ nic nie jest oderwane od siebie, jesteśmy jednym organizmem, więc równolegle w tej jednej matrycy będziemy jeszcze przechodzić przez okres dość mocnego chaosu, czyli okresu, gdzie stare częstotliwości będą chciały mocniejszego utrzymania władzy i kontroli nad wymykającą się świadomością w ludziach, czyli ich energią. Ale moc będzie rozprzestrzeniać się na ludzi. Dlatego takie działania będą wyraźnie wydawać się próżne. Ta próżna eskalacja niskich energii będzie coraz bardziej widoczna, gdyż będzie wyostrzać się nasza intuicja, jej wrażliwość, wnikliwość. Więc, kochani, przechodzimy przez zmianę energii, przez ucho igielne. I w tej zmianie nadal wielu ludzi będzie mieć starą percepcję, że to na przykład koniec świata. Ale to nie koniec świata, to koniec starej świadomości, jej starej percepcji na temat świata i w ogóle życia. Więc będzie jakby rozdzielenie dwóch rzeczywistości poprzez rozwijającą się nową percepcję na tle starej percepcji. Każdy z nas ma wolną wolę jako dusza, jako istnienie, więc ma prawo wybrać, czy chce tworzyć nową ziemię, rozwijać nową percepcję, czy pozostać przy starej. Stara percepcja to percepcja mentalna, która bardzo ogranicza i zamyka naszą świadomość, odczuwającą świadomość, bo świadomość przede wszystkim jest odczuwająca, a nie
ciągle myśląca. Chcę ekspandować, ciągle się rozwijać, ewoluować do coraz wyższych potencjałów. Dlatego obecne czasy to wielka okazja, aby spojrzeć na wszystko nowymi oczami, oczami serca i duszy, by zobaczyć, co nie pasuje do wyższego poziomu światła jako najczystszej formy miłości, jaka w nas egzystuje. Aby nasze fizyczne ciało mogło utrzymać świadomość czystego źródła miłości, jego gęstość musi się całkowicie zmieniać. Liniowy zapis percepcji musi zostać rozpuszczony, by ciało było w stanie osiągnąć określoną częstotliwość wibracji. Stary poziom świadomości, który pozwalał nam energetycznie istnieć poza naszą prawdą tego, kim jesteśmy, utrzymywał nasze ciało fizyczne na niskim poziomie wibracji. Wibracja naszego ciała ciągle była zbyt niska, by dotykać wysokiej wibracji światła, by w sobie utrzymać nieograniczoność światła. Ciało musi być nieustannie ulepszane i wspierane. Musi być stale odtruwane i przekodowywane. Cały proces to przejście od ego do czystego serca. Przejście od nieświadomości do świadomości. Przejście od świadomości starej ziemi do świadomości nowej. Wszystko się wzmacnia. Jest coraz więcej obecności światła. Światło budzi się w ciele. Energia coraz szybciej się porusza. Zwiększają się impulsy energetyczne. Rozpoczyna się olbrzymia detoksykacja organizmu, która będzie trwała aż do osiągnięcia subtelnego, świetlistego ciała w całym fizycznym ciele. Ciało świetliste wyzwala tłumienie, więc ciało fizyczne doświadcza bardzo ważnego energetycznego uwolnienia. Tłumienie to nieświadomość. Tłumienie zakotwicza ciało w sposób wibracyjny w niższej gęstości. Więc uhonorowanie świadomości pozwala na podniesienie się i oczyszczenie stłumionej energii. Jest to część wielkiego procesu, procesu wyrównania wibracji, który jest związany z całą elektromagnetyką ciała, bo jesteśmy elektromagnetycznymi istotami. Z każdą aktywowaną w nas wyższą częstotliwością ciało musi przejść ogromny proces oczyszczania z niskiej gęstości, reorganizacji na poziomie wszystkich biosystemów, DNA, tak aby organizm mógł funkcjonować przy znacznie wyższej częstotliwości wibracji niż kiedykolwiek wcześniej. Ciało jest popychane poza swoje granice, aby przełamać ogromne oprogramowanie w nim zawarte. Fizyczny i emocjonalny ból to blokady, z których oczyszcza się ciało. To blokady, w których energia nie może się swobodnie poruszać. Jest to ważna część procesu uwalniania, ponieważ energia musi zostać przetworzona w organizmie. Przechodzenie tego świadomie daje wyższy rezultat niż nieuświadomiony opór. Ten ciągły proces ulepszania jest częścią wielowymiarowego istnienia każdego, kto ten proces przetrwa. Poziom zaprogramowanego ludzkiego myślenia ma wrażenie, że coś jest nie tak i próbuje naprawiać ciało starymi sposobami. Lecz proces ten wykracza daleko poza wszystko, co jest nam znane. Jest przeciwieństwem wszystkiego, w co wierzyliśmy, czego nas nauczono. Dlatego wchodź głębiej w siebie. Słuchaj swojego fizycznego ciała, kiedy komunikuje się z Tobą. Naucz się jego języka. Ono jest bardziej inteligentne niż Twój ludzki aspekt, bo przecież przyznaj, że to nie Ty je stworzyłeś, ale ukryty w Tobie projektant. Ty tak naprawdę nic o nim nie wiesz. To boska inteligencja w Tobie nim zawiaduje. Ona jest większa, wie wszystko i to jest światło. To nie jest proces, który możemy próbować w sobie zrobić, go wymóc, kontrolować, przyspieszać,
To proces, któremu mamy się całkowicie poddać. To poprzez całkowite poddanie opór naszego ciała, umysłu rozpuszcza się, co pozwala świetlistemu ciału się aktywować, odwrócić polaryzację, wznieść, by ulepszyć fizyczność. Poddanie przyspiesza wcielanie światła. To naturalny proces ewolucji świadomości. Rozpoznanie własnego zaprogramowania jest kluczowe. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do świadomego wyboru wyższej woli, woli kochającego w tobie Boga. Świetliste ciało każdego emanuje z przestrzeni czystego serca i promieniuje przez pole energetyczne. Zawiera w sobie kody świadomości nowej Ziemi. Szanuj swoje fizyczne ciało i wspieraj je w pełni, aby mogło zrobić wszystko za ciebie. Jest to już proces ciągły. Ta pełna integracja, pełne wsparcie, pełne honorowanie wymaga zaangażowania całości, czyli wszystkiego tego, kim jesteś. Rozszerzasz się. Dzięki rozszerzeniu możemy zobaczyć, doświadczyć i uzyskać dostęp do tego, co było wcześniej dla nas niewidzialne. Zmieni się całe twoje postrzeganie rzeczywistości. Pojawi się nowa świadomość, nowe uczucia, nowe zdolności i nowe opcje dla wibracyjnego wspierania twojej najwyższej, najczystszej i najpiękniejszej wersji. Dodam tutaj, kochani, że miesiąc styczeń w tym roku w naszym kooperatywowym, intuicyjnym kalendarzu, zwanym kalendarzem pełnym miłości, miesiąc styczeń jest miesiącem miłości do ciała. Ciało jest fizycznym przedłużeniem naszego metafizycznego serca. Jest więc konsekwencją tego, co w sercu się dzieje jako uczucia. Dlatego jest ważnym aspektem naszej istoty w tej gęstości. I kontynuując przekaz o naszych ciałach, wplotę tu piękny fragment z naszego kalendarza. Ciało. Diamentowa klepsydra trwania. Niebem i ziemią złączona. Oddechem miłości utkana. To najsłodsza świątynia. Taka codzienna, taka jedyna. Powiewem lekkości, bycia owiana, w przepływie życia, wierności, oddania. Kochani, nasze własne ciało jest żywym, oddychającym cudem. Każdy oddech to mnóstwo cudownej koordynacji. Każde uderzenie serca to symfonia biochemii i elektryczności, skoordynowana w sposób niewyobrażalny i doskonały. Nasze ciało oferuje zmysły, z których jako duch możesz korzystać i się zachwycać. Na przykład piękne zapachy. Jakie są twoje ulubione? Lubisz zapach porannej kawy? Zapach kwiatów? Świeżość mydła lub szamponu? Czy świeżo ścięty owoc wystarczy, by wprawić cię w błogość? Kochasz zapach ziemi po deszczu? Zapach lasu? Zapach kolacji z kochaną osobą? Z przyjaciółmi? Pomyśl o zapachu, który lubisz i przez chwilę wyobraź sobie, że wdychasz go głęboko i odczuwasz absolutną, cudowną błogość, która towarzyszy świadomości, że twoje ciało doświadcza prawdziwej symfonii reakcji, aby wytworzyć tę prostą przyjemność. Masz również piękne dźwięki w swoim doświadczeniu. Jest muzyka, która podnosi na duchu, brzęczenie pszczół, cykanie świerszczy, śpiew ptaków, delikatny powiew wiatru, szemrzące strumyki, szum morza, bicie serca ukochanej osoby. Pomyśl o czymś, co kochasz.
Pozwól sobie poczuć, jak Twoje serce się rozszerza, a dusza napełnia radością, gdy ten cudowny pojazd, zwany Twoim ciałem, interpretuje częstotliwości w tak niesamowity i zachwycający sposób. Masz smaki, wspaniałe, niesamowite smaki w swoim własnym świecie, na Twojej planecie. Masz jedzenie, które lubisz. Przywołaj ulubiony posiłek lub ulubioną przekąskę. Jeszcze raz zastanów się nad cudem, że biochemia w Tobie zmienia się w sygnały do mózgu, które tworzą pyszne doświadczenie tego posiłku. I dotyk. Jak wspaniałym prezentem jest fizyczny dotyk. Uściskaj się teraz lub pogłaszcz własne ręce. Poczuj subtelne doznania i to, jak rozchodzi się po całej Twojej istocie. Przypomnij sobie dotyk ulubionego koca lub poduszki, futro psa lub kociaka, fakturę trawy pod stopami lub gładki kamień. I ponownie, czy możesz pojąć symfonię elektryczną i chemiczną, która musi zaistnieć, aby dać Ci te wrażenia? Żyjesz z tymi cudami na co dzień. To niesamowite. Twoje życie w tym ciele jest cudowne. Podczas gdy mamy trudne wieści na swojej planecie, dobre wieści dzieją się tu i teraz, w naszym własnym ciele, w naszym własnym życiu, w naszym własnym małym zakątku świata. Szukaj tego. Rozkoszuj się tym. Nasze życie jest takie piękne. Podziękuj za to i doceń wyjątkowe piękno bycia w ludzkiej postaci.